Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Magda, a to są świąteczne tajemnice Simów. Jeśli macie ochotę zagłosować na temat następnych tajemnic, to wpadajcie do opisu. Tam znajdziecie link do ankiety i tym razem postaram się nie zapomnieć go wkleić. W ankiecie możecie też wpisywać swoje propozycje tematów. A temat, który wybraliście na dzisiejszy odcinek, to Uniwersytet Brightchester, jego duch i tajne bractwo. Brightchester jest otoczeniem, które występuje w The Sims 4 i zostało ono dodane do gry razem z dodatkiem Uniwersytet. Jest to w sumie dość unikalne miejsce w serii The Sims z kilku powodów. Po pierwsze, po raz pierwszy Uniwersytet jest otoczeniem z prawdziwego zdarzenia. Wprawdzie niewielkim, ale można tam zamieszkać nie będąc studentem. W poprzednich częściach uniwersytety były takimi sub-otoczeniami i można było przebywać tam tylko studiując. Po drugie, po raz pierwszy w jednym otoczeniu mamy aż dwie szkoły wyższe. Po trzecie, mamy też ducha. I tajne stowarzyszenie, ale w dwójce też były tajne stowarzyszenia, może troszkę mniej dziwne i tajemnicze, ale na pewno nie mniej tajne. Gdzie leży Brightchester w Sims świecie? Zapewne gdzieś w Wielkiej Brytanii. Bowiem wydaje się, że ta okolica jest wzorowana na starych, dobrych, rywalizujących ze sobą uniwersytetach – Oxford i Cambridge. Oczywiście można się kłócić, że jeśli by założyć, że starszy uniwersytet Brightchester to uniwersytet oksfordzki, a nowsze Foxbury to Cambridge, przecież Foxbury jest zbyt nowoczesne w stosunku do swojego brytyjskiego odpowiednika. No i Oxford jest faktycznie starszy i to aż o jakieś 200 lat. Ale z naszej perspektywy wiek XI i XIII są praktycznie równo straszliwie dawno. Ale poza wiekiem Foxbury sporo rzeczy się zgadza. Architektura tej starszej części, czyli Brightchester, jest aż stereotypowo europejska. A przynajmniej taka, jak Amerykanie wyobrażają sobie architekturę europejską. Tak jak w Windenburgu. I tutaj też mamy ruiny zamku. Przypadek? Obie uczelnie ze sobą rywalizują. Tak jak Oxford i Cambridge. Swoją drogą to dość powszechne nazywać rywalizujące ze sobą szkoły mianem Oxfordu i Cambridge. W moim mieście nazywamy tak dwa technika. Niestety one rywalizują raczej o to, które jest gorszą szkołą. Ale rywalizują, więc wróćmy do tematu odcinka. Mamy rzeki, co może być nawiązaniem do sportowej rywalizacji obu szkół i jej najbardziej znanej odmianie, czyli Oxford and Cambridge Boat Race, organizowanych już od 1829 roku. Na Anglię wskazuje nawet pogoda. Jeśli mamy zainstalowane cztery pory roku, to w Brightchester często panuje typowo angielska pogoda. Czemu więc z Instytutu Foxbury nie zrobiono drugiego Cambridge? Może po to, żebyśmy mieli coś całkiem innego do wyboru. W końcu obie simowe uczelnie różnią się nie tylko architekturą, ale też profilem nauczania. Foxbury jest bardziej nastawiony na przedmioty ścisłe, taka polibuda, a Brightchester na humanistyczne. Tak więc do wyboru do koloru, bo kolory w sumie też pasują do brytyjskiej symboliki. Angielska czerwień, walijski zielony. Okej, ale może z lekcji historii przejdźmy do ducha. Po Brightchester krąży widmo. Straszliwy duch, który wędruje prastarymi uliczkami i nie. Tak na serio to nie. Duch jest, owszem, ale bliżej mu do przyjaznego kacperka niż do jakiegoś upiora. Ów duch jest cieniem założyciela Brightchester, Felixa Sidet. I cóż to była za osobowość? O jego charakterze może świadczyć nawet jego imię. Wprawdzie nie uświadczymy tego, gdy przepuścimy je przez koła zębate polskiej deklinacji. Spróbujmy więc może po prostu w mianowniku. Felix Sidet. Jego imię i nazwisko wymawia się bardzo podobnie do Phil Excited. I właśnie taki był Felix. Podekscytowany. Jego cechy to głupek, wesoły, towarzyski i kontaktowny, jakkolwiek by to nie brzmiało. Miał też aspirację najlepszy przyjaciel świata. Zmarł ze śmiechu. W sumie to nawet jego imię jest dość znaczące. Felix to imię pochodzące z łaciny i oznacza kogoś szczęśliwego.
Pomimo, że Felix jest raczej niegroźnym duchem, który nawet po śmierci dogląda swojego uniwersytetu, to znalazłam ciekawą informację na jego temat. Wiemy, kiedy mniej więcej powstał Uniwersytet Brightchester i że nie było to znowu aż tak dawno. Wskazuje na to ubiór Denata. Jeśli by przyjąć, że pojawia się w tych samych ciuchach, w których umarł lub chadzał za życia, to jego życie przypadało na najwcześniej połowę XIX wieku, bo dopiero wtedy zaczęto nosić meloniki. Swoją drogą niegdyś bardzo popularne właśnie w Zjednoczonym Królestwie. A skoro to on założył Uniwersytet Brightchester, to ma on zaledwie 200-250 lat. I biorąc pod uwagę, że Foxbury założono 50 lat temu, to dzieli je mniej więcej taki sam czas jak Oxford i Cambridge. No dobra, to już było ostatnie porównanie do tych uczelni, obiecuję. Tak więc jak widzimy, Felix był ekscentrykiem. A co jeszcze jest ekscentryczne w Brightchester? Tajne stowarzyszenie oczywiście. Dziwnie ubrani, zakapturzeni osobnicy, których często możemy spotkać w okolicy pubu Papryczka i starych ruin zamku. Znajduje się tam głaz okolony koncentrycznymi kręgami grzybów, kwiatów i kamulców. Nasi zakapturzeni zbierają się tam w nocy i składają ofiary właśnie na tym głazie. Na szczęście są to ofiary bezkrwawe, no w końcu PEGI 12. A co składają? Kryształy, metale, desery. Takie, które wymagają wysokich umiejętności kulinarnych. Jeżeli przyłapiemy ich na gorącym uczynku, będą zmieszani, tłumaczyć się, że są członkami klubu ogrodniczego. Jeśli zaczniemy grzebać na przykład w szkolnym archiwum, nie dowiemy się nic. Albo informacji nigdy tam nie było, albo zostały przez kogoś skrzętnie usunięte. Jednak głowa do góry. Bardzo łatwo stać się członkiem tego tajnego stowarzyszenia. Po pierwsze, trzeba być studentem i złożyć taki dar, jakie wcześniej wymieniłam, przy pomniku swojej uczelni. Jeżeli usatysfakcjonuje ona, zaraz powiem kogo, to przyjdą do nas członkowie stowarzyszenia, które zwie się Zakon Magów i zaproszą nas w swoje szeregi. Dostaniemy nawet te fajne szaty oraz maskę, aby nikt nie odgadł naszej tożsamości. Clark Kent mówił, że w sumie to wystarczyłyby tylko okulary. Jednak samo stanie się członkiem tajnego stowarzyszenia to nie wszystko. Dostaniemy różne zadania do wykonania. Ich wykonywanie i pojawianie się na zebraniach przy głazie o północy sprawi, że będziemy się powoli pieli po szczeblach, a może lożach, bractwa. Są trzy poziomy i dopiero wtedy, gdy staniemy się członkami tajnego stowarzyszenia, będziemy mogli przeczytać o nim w archiwach. Dowiemy się o początkach stowarzyszenia, więc jeśli chcesz to odkryć sam lub sama, to przewiń film do czasu podanego na ekranie. Powstanie zakonu. Duszki. Źródło istnienia Zakonu Magów stały się znane Simom dopiero na przełomie wieków. Przypadkowe odkrycie dokonane przez energiczną młodą badaczkę Esterę Madget na zawsze odmieniło oblicze historii. Estera studiowała typy zapylania dziko rosnących grzybów i praca zaprowadziła ją do Gibbs Hill. To właśnie tutaj za ruinami zamku napotkała wyjątkowo fascynującą spiralną konfigurację grzybów. Estera była niezwykle zaintrygowana i zaczęła spędzać tam coraz więcej czasu. Pewnego popołudnia dzięki uprzejmości nowych sąsiadów wzięła ze sobą kawałek świeżego ciasta owocowego. Położyła go na pobliskim kamieniu i ochoczo zabrała się do pracy. Wkrótce usłyszała dziwny gwizd. Wiedziała, że nie wydaje go żaden sim, więc postanowiła opowiedzieć czerstwy dowcip, żeby nieco rozładować napięcie. Duszkom najwyraźniej spodobał się jej żart i bardzo zasmakowało im to ciasto owocowe. Zachęcone duszki wyszły z ukrycia i pozwoliły, by Estera zobaczyła je w pełnej, rozmigotanej krasie. Szeptem opowiadały dowcipy i zdradzały jej do ucha tajemnice wszechświata. Nie mogła wówczas jednak wiedzieć, że był to początek bliskiej, choć tragicznej w skutkach relacji. I druga notatka. Koniec epoki. Na aukcji charytatywnej w drugim roku działalności Zakonu Magów, jego założycielka, Estera Madget, wygłaszała mowę na temat konieczności wykorzystywania w cukiernictwie całkowicie naturalnych składników. Powód, dla którego wybrała taki właśnie temat, do tej pory pozostaje zagadką. W trakcie przemowy Estera nagle przerwała w pół słowa i dramatycznie uciekła w las, prawiejąc wszystkich uczestników aukcji w bezbrzeżne zdumienie. Dopiero później członkowie stowarzyszenia dowiedzieli się, że wykorzystała i zdradziła duszki.
lekceważąc ich prośby o rozrywkę i pozbawiając je słodkości, których tak bardzo pragnęły. Jednocześnie czerpała akademickie i towarzyskie korzyści, jakimi ją obdarowały. Do tragicznego upadku doprowadziły ją własna chciwość i ignorancja. Legenda głosi, że nadal kluczy po lesie zagubiona na wieki i goni za błędnymi ognikami z włosami w nieładzie, bez ani jednego grzebienia w zasięgu wzroku. Historia Estery Madget ma służyć za przestrogę, by oddawać duszkom należną cześć i nie narażać się na ich gniew. Więc pozostaje jeszcze sprawa tego, komu stowarzyszenie składa dary. Kto nie przewijał filmu, wie, że chodzi o duszki. Świetliste punkciki niedaleko głazu oraz te materializujące się blisko nas. To właśnie one mają wielki apetyt na wszelkie dobre jakości dary. To one za wszystkim stoją. Kiedy stajemy się członkami stowarzyszenia, będziemy je widywać też przy pomnikach i w wielu innych miejscach. Duszki będą też nas odwiedzać. Będą oczekiwać, że oprócz darów będziemy ku ich uciesze wykonywać różne interakcje z innymi simami. Najbardziej pożądane są zabawne, romantyczne i złośliwe. W zależności od tego, jakie interakcje wykonamy, duszki pobłogosławią nas wypełnieniem pasków energii. Duszki są zaborcze i jeśli ich nie usatysfakcjonujemy na czas, wkurzą się i dowalą nieprzyjemnym nastrójnikiem. Można je przebłagać ofiarami. Oczywiście pięcie się coraz wyżej w strukturach zakonu otworzy przed nami różne ciekawe, można powiedzieć, że magiczne możliwości. Ale to najlepiej sprawdźcie sami. Zagłębialiście się już w tajemnice Bright Chester na własną rękę? Zaprzyjaźniliście się z duchem założyciela szkoły Felixem Sidet? A może wstąpiliście w szeregi tajnego stowarzyszenia? Napiszcie koniecznie w komentarzu. I na koniec co do propozycji tematów. Tego dotyczącego góry Komorebi jeszcze nie dodałam, bo muszę sprawdzić, czy faktycznie tam jest jakaś zagadka, która nadawałaby się na odcinek, bo nie zagłębiałam się za mocno w fabułę tego otoczenia. Jeśli znajdę, to z chęcią dodam i ten temat w następnej ankiecie. A to, że tam coś jest, to bardzo prawdopodobne, bo sami twórcy na streamie dla simtuberów o tym mówili, więc chętnie się przyjrzę. A co do rodziny Lewus i kilku innych propozycji, na przykład rodziny Ćwir, to odcinki o nich już były, także jeżeli jesteście ciekawi, to zerknijcie do playlisty. Tych odcinków już jest ponad 40, więc sporo tematów już przerobiliśmy. I to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza. To bardzo dobrze działa na pozycjonowanie filmów. Wpadnijcie też na moje społecznościówki. Linki macie w opisie. Do zobaczenia już niedługo. Pa, pa i cześć.